Witamy kanclerzu Palpatine. Witajcie, słyszałem, że miała być jakieś afterparty po stypie. To co, idziemy na imprezkę? Tędy wielki kanclerzu Lordzie Sith Palpatine. Czy ja umarłem? Tak, nie żyjesz. Ale jak to? O kurwa, ale jestem mały. Mały jak mój siusiak. Karol? Co ty tutaj robisz? Czerwone komuchy mnie oddały do ofiary na swojego Lenina. Słuchaj no. Ty do mnie Lenin dopętał. To nieźle, naprawdę. Ty no nie wiem. Dobrze, jako że jesteście w niebie, wysłuchajcie najważniejszą złotą zasadę. Nie sprowadzamy ludzi z piekieł. Zrozumiano? Jak to z piekieł nie przysyłać, jak ja już na naszej klasie usłyszałem ogłoszenie, że parapetówę organizujemy. A, no przecież zapomniałem. Beliar ma do nas wpaść. Czy on jest normalny? Co? Ale zaczekaj, Jezusie! Przecież ja mam jeszcze winko i dupeczki takie fajne mają wpaść. Prosto z Korinis. Karol, nie wiedziałem, że ty nekrofilem jesteś. Jeden raz to nie nekrofil. Nie, Karolu, to już ostatni raz, jak coś takiego robisz. Możesz od dzisiejszego dnia czuć się wywalony z nieba. Uuu, 104 metry, dalej od Małysza. Przyjemno, wostoparopetowa, musi wam generał umierać częściej. A co tam tramwajarza i kabana stulejasz? Kaban, tramwajarz. Ale mi cię szkoda. Szkoda, że cię nie przytulę, bo siedzę. Kaban, otóż wygląda na to, że ktoś cię wskrzesza. Jakiś nekromanta. Jak to wskrzesza? Ty chyba sobie kurwa zażartujesz. Dopiero co tu przybyłem. Nie chcę wracać. No trudno. A, w końcu będę miał spokój od tych idiotów z Korinis. Co to było? Ja pierdolik. A mogłem posłuchać się ojca i pójść pracować w Lidlu. Witaj, tutaj my, terrorystyczna organizacja wyzwolenia Palestyny, aka ISIS Spaghetti. Bueno, przyszliśmy się zemścić, Palpatine, ty Lordzie Sithów, pierdolony spaghetti. Pepperoni. Fuck, Chińczycy! Mariusz, pomagałeś nam wydać owsienko. Kiedy dołączyłeś do Al-Kaidy? Nieważne, Bene. Żegnaj, Pepperoni. Kienia, świat się zmienia, nie zobaczysz już jedzenia. Jak to Alibaba jest zamknięta? Przecież pracowałem tam 12 zł za godzinę. Jak to 12 zł? Jakie ty masz wykształcenie? Mam wykształcenie podstawowe.
Stara przypowiednia mówi, że bohaterowie zawsze wracają do świata żywych, kiedy są potrzebni. Dlatego też wskrzeszę tego, który potrzebny jest, żeby uchronić świat przed złem, które niedługo nawiedzi nasz świat. Czy ja żyję? Proszę, żeby nie. Nie chcę wracać do tych idiotów. Tak, żyjesz. Wskrzesiłem cię. Zjechało mi to około 100 punktów many, ale nie to jest teraz ważne. Zajebistą masz tą dziurę w dachu. Było nie zatrudniać cholernych studentów architektury. Nie to jest teraz ważne w każdym razie. Ważniejsze jest to, że czeka silne zło Beliara, z którym będziesz musiał walczyć ze swoją drużyną. Ale najpierw musisz im pomóc. Są w kantynie. Trochę mleka i sprawa załatwiona. Twoje ciało niedługo samo wzrośnie. Idę pomóc tym nieudacznikom. Czeka ich długa droga, żeby znaleźć krala. Cholera. Chyba nie damy im rady. Przydałby się ktoś, kto mógłby nam pomóc. Kto jest gotowy na tego pierdolu? Co, Polonezy? Co się dzieje? Ja chyba śnię. Kapitan Tramwajarz. On żyje! O cholewka! To ten sławny kapitan, za którym płakał tak ten stulejarz? O cholera! Ty żyjesz? Ty to nie wiem. Dobra, załatwmy tych pinczyków z Al-Kaidy. Proszę, pasta, nie zabijajcie mnie! Powiem wam wszystko, co chcecie wiedzieć! Nie, przerobimy ci na Mielona. O, nigdy nie myślałem, że zobaczę lepszy ołat, pasta! Dziękuję, ser. Przy okazji widział to Mariusza. Seri, drużyna B przerobiła go na... Mielony.